Witaj, gdziekolwiek jesteś. Mamy dzisiaj wtorek, 25 kwietnia. I dziś witają nas takie teksty z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy pochodzi z psalmu 89. Gdzież jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierci i wyrwał duszę swoją z krainy umarłych? Drugi wiersz wyjęty jest z listu apostoła Pawła do Rzymian z rozdziału 6. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Nieśmiertelność to marzenie ludzkości, inspiracja filmowców i autorów książek fantastycznych. Muszę przyznać, że sama myśl o tym, że moglibyśmy tutaj na ziemi żyć wiecznie, wywołuje we mnie poczucie grozy. Być może ktoś powie teraz, że zwariowałem. Ale pomyśl tylko, jak daleko posunęłaby się ludzka chciwość, żądza władzy, czy też okrucieństwo, nieograniczone przemijaniem, starością czy chorobą. Świat nie jest świadomy destrukcyjnej mocy grzechu, jaki tkwi w ludzkiej naturze. Cały czas przecież mówi się o tym, że nie wyciągamy wniosków z historii. I wszyscy w taki czy inny sposób odczuwamy skutki tej duchowej choroby każdego dnia, w każdej chwili naszego życia. Bo nawet jeśli znaleźlibyśmy lek na nieśmiertelność, to czy bylibyśmy w stanie naprawić ludzką naturę? Dlatego jedyny sensowny plan i lek na nieśmiertelność zawiera się w Ewangelii. Bóg wie, że to, co skażone, co śmiertelne, musi obumrzeć, aby z tego powstało to, co nieskażone. Dlatego zapłatą za grzech jest śmierć, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. I nie ma człowieka, który by żył i nie oglądał śmierci i wyrwał duszę swoją z krainy umarłych, jak pisze psalmista. Ale Paweł dopowiada to, co najważniejsze. To, co powinno nas najbardziej interesować. Że darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Czy to znaczy, że Pan Jezus da mi dzisiaj coś w formie tabletki i już nie umrę? No nie, bo mówiliśmy o tym, że to, co śmiertelne, grzeszne, musi być wycięte. Tego się nie da uratować. Nawet nie warto. I Biblia wielokrotnie o tym mówi, że ciało wierzącego przemija bardzo szybko. I kiedy przychodzi dzień śmierci naszego ciała, wierzący, jak to ładnie Nowy Testament mówi, zasypia, aby obudzić się w nowej rzeczywistości, w nowym ciele, przeznaczonym do wieczności. Dlatego nie ma sensu czekać na metody na nieśmiertelność spośród ludzkich wynalazków. To się nie stanie. Lepiej być mądrym w Bożych oczach i ufnie powierzać swoje życie temu, który odniósł zwycięstwo. Nie tylko nad śmiercią, ale też pokonał zło i grzech. Czy weźmiesz to pod uwagę w tym dniu, który jest Ci dany? Czy wykorzystasz ten dzień, by przeżyć go razem z Panem Bogiem, cokolwiek zamierzasz? Jeśli nie jesteś pewny czy pewna swego zbawienia, możesz je znaleźć, ale tylko w Panu Jezusie. Możesz przyjść do Niego, możesz powiedzieć Mu o wszystkim i poprosić, aby odtąd prowadził Cię i pomógł wytrwać przy Nim na wszystkich Twoich drogach. Czy zrobisz to teraz? Niech Cię Pan Bóg prowadzi. Dobrego dnia.